radio obrotowe. Tok FM Euro. Conchita, Barbie, Baby Langstrom Extra. Że dzisiaj jest święto prawosławne, to nie każdy wie. W nocy z soboty na niedzielę. Ja zawsze śpiewam w cerkwi. Dzisiaj nie pojadę, ale śpiewa się calutką noc do czwartej, do piątej, proszę Państwa. Na Woli jest śniadanie, idziemy wszyscy potem na śniadanie przez cmentarz. Trzy razy cerkiew okrążamy. No śpiewania tam jest bardzo dużo, proszę Państwa. Ale naprawdę nie mam ochoty, bo jestem już tak przemęczoną kobietą. A jeszcze mnie tu, nie to, że zmęczyła babka, tak to finanse, tylko po prostu zasmuciło mnie to, że tak chciwi, pazerni i podli ludzie mogą być, jako w sensie, że świętsi od papieża, bo babka świętsza od papieża powiedziała, że nawet możemy umowę zerwać, że nawet to możemy zerwać, gdy nadaje nasze radio. Tok FM Euro, Conchita, Barbie, Baby, Langstrom Extra. Także w Trumience jest tak to finanse, bo ludzie, jak teraz jest linia Mysia, oni są wściekli. Ludzie nie chcą żadnych pożyczek. Muszą po prostu ludzie więcej tu w Polsce zarabiać i tyle. I bez żadnych pożyczek, proszę Państwa. Żeby w ogóle starczyło im na mieszkanie, bo ile osób wywalono z mieszkania, ale może niekoniecznie, dlatego że nie mieli czym opłacić, tylko po prostu koszta były tak wielkie, ustanowione przez lichwiarzy, że lichwiarze tu w Warszawie manipulowali, proszę Państwa, ceną i 10 razy więcej, proszę 20 razy więcej zapłacić. No, także tutaj w Warszawie oni zostali przepędzeni, może nie do końca, bo na pewno się nie udało na 100% zniszczyć mafie reprywatyzacyjne, co było skandalem, co było czymś obrzydliwym. Nie wiem, co jeszcze może chcieć bronić, chronić linia PO, skoro samo to podejście do ludzi, psychologia i tylko pieniądze, a o mieszkanie chodziło, o majątek, tak czy siak, o majątek. Także mafie reprywatyzacyjne, mafiami reprywatyzacyjnymi, a dzisiaj jest cerkiew i mamy się modlić. Możemy też z Bogiem rozmawiać bezpośrednio. Przecież Bóg, Jahwe, jest wszechmocny, wysłuchuje wszystkich, gdy nadaje nasze radio. Tok FM Euro, Conchita, Barbie, Baby, Langstrom Extra. I proszę być z nami koniecznie, gdy nadaje to radio Conchita. No i po krótkiej przerwie zobaczmy, proszę Państwa, czy dało się uratować tak to finanse. Teraz mogą być zamieszki na ulicy, mogą być bójki na ulicy i do takiej babki z tak to finanse podejdzie ktoś z krzyżem i krzyżem jeszcze może, wiesz, zaatakować, bo to nigdy nic nie wiadomo. No, my spokojni jesteśmy, w chórach śpiewamy prawosławnych, cerkiewnych, proszę Państwa. I nam może nawet potrzebna być czasem gitara, ale nie sądzę. No. Natomiast gitara może być użyta do innych celów. I taka babka, jak ona dzisiaj tutaj dzwoniła z tak to finanse, późno po południu, w sobotę, jak tutaj jest święto prawosławne, a zresztą i katolickie wcześniej były święta, tutaj jest katolicka Warszawa. Ja wiem, że może Warszawa nie interesować się świętami prawosławnymi, prawda? Ale resztka ludzi jakaś tam do cerkwi przyjdzie. Natomiast ludzie tutaj w Warszawie bronią często samej teokracji, bo są ludzie starsi, korzenni, którzy jeszcze coś tam pamiętają starszego, bronią wiary w Boga, bronią teokracji. No bo widzicie Państwo, Żydzi doprowadzili nie tylko do tego, że zabili Jezusa Chrystusa, ale do szeregu innych spustoszeń doprowadzili, że ludzie dzisiaj w ogóle w nic nie wierzą i nie chcą w nic wierzyć. Nie ma tej teokracji takiej, jaka była za czasów króla Salomona, co jest oczywiste, że nie ma, proszę Państwa. Także Radio Tok FM Euro, Conchita, Barbie, Baby, Langstrom Extra. Wróć,
Warszawo, wróć też, cyganko, do czytania Pisma Świętego. Czytaj i studiuj. Także proszę Państwa, no nie wiem, czy my jesteśmy w stanie wyjąć tak to finanse z trumienki, ale po prostu tak to finanse podpadło, tak to finanse powinno poprawić się, bo jak nie, to widzicie Państwo, przyjdzie Rzecznik Praw Obywatelskich. Jak ona tam krakała, jak ona tam gdakała i nie wiedziała z kim, to się potem może dowiedzieć, że proszę Pani, wymieniona z imienia i nazwiska w sądzie, prawda? Pani by się wstydziła, prawda? Osoby niepełnosprawne są pod kontrolą szczególną teraz w XXI wieku. Ja wiem, że Polska o tym może nie wiedzieć, ale na sądzie się może dowiedzieć, dziadów.